Cześć. Tu Wielozmysły. Tworzymy przestrzeń włączającą osoby z niepełnosprawnościami wzroku w odbiór oraz tworzenie sztuki. Naszym głównym projektem jest spacerownik wielozmysłowy. To cykl spotkań połączonych z oprowadzeniami po najciekawszych wystawach prezentowanych w galeriach sztuki. W tym roku postanowiłyśmy rozszerzyć spacerownik o formę słuchowiska. W kolejnej odsłonie spacerownika wielozmysłowego online zapraszamy na oprowadzenie po wystawie Sławy Harasymowicz Zatoka, prezentowanej w Galerii Fundacja Archeologia Fotografii i Społecznego Centrum Fotografii. Projekt Spacerownik Wielozmysłowy finansuje Miasto Stołeczne Warszawy. Czarno-biała archiwalna fotografia przedstawia Zatokę Neustadt. Zdjęcie zostało zrobione z wnętrza domu. Na pierwszym planie po prawej stronie widać fragment otwartego na oścież okna. Widok, który się z niego rozciąga, to pozornie spokojny nadmorski krajobraz. Roślinność i wydmy łagodnie łączą się z morzem. Zdjęcie zostało zrobione w dniu bombardowania 3 maja 1945 roku. Jest nieostre. Wykonane jakby w pośpiechu. Woda o ciemno-szarym kolorze zlewa się z jasno-szarym niebem, zacierając linię horyzontu. W oddali majaczą małe obiekty. Są to dwa statki. Okręt, Tilbeck i ekskluzywny liniowiec, Kap Akrona. Na fotografii są bardzo małe. Przypominają niewyraźne czarne plamki. Statki spowite są szarą chmurą. Najprawdopodobniej jest to dym z płonących okrętów, które chwilę wcześniej zostały zbombardowane. Nad nim unosi się obiekt przypominający literę V. Być może jest to samolot. Zdjęcie tworzy klamrę opowieści, wokół której skonstruowana jest cała wystawa. Jest zarazem jej początkiem i końcem. Stawia dużo pytań, które pozostawia bez odpowiedzi. Nieznany jest autor i okoliczności wykonania zdjęcia. Niejasne i nieostre są obiekty na nim ukazane. Jest zagadkowa jak cała historia, wokół której Sława Harasymowicz buduje swój projekt Zatokę. Jesteśmy w Warszawie na Chłodnej 20, w siedzibie Fundacji Archeologia Fotografii, gdzie razem ze Stowarzyszeniem Sputnik Foto stworzymy Społeczne Centrum Fotografii. Stałym punktem programu Fundacji są prezentacje współczesnych artystek i artystów, którzy zajmują się w swojej działalności też archiwami albo tworzą pracę w odniesieniu do archiwów albo w jakiś sposób stykających się z archiwami. Sława Harasymowicz i praktyka wydawała nam się bardzo ciekawa w tym kontekście. Jest to artystka, która posługuje się fotografią tylko w pewnym zakresie, operuje bardzo różnymi mediami, ale jednocześnie te archiwa są tutaj bardzo ważną częścią. Marta Przybyło, kuratorka wystawy. Sława Harasymowicz jest współczesną artystką wizualną. W swojej twórczości łączy różne techniki oraz media. Operuje rysunkiem, sitodrukiem, fotografią, wideo. Pracuje także na archiwach, na których bazie tworzy własne prace. Jest absolwentką The Royal College of Art w Londynie i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Wystawa Zatoka jest efektem wieloletnich badań i poszukiwań podjętych przez artystkę. Próbą rekonstrukcji wojennych losów członka rodziny. Punkt wyjścia do projektu stanowi tragiczne wydarzenie, do którego doszło w 1945 roku na Bałtyku, w Zatoce Neustadt, niedaleko Lubeki. Wtedy to w wyniku zbombardowania dwóch niemieckich statków przez brytyjskie siły powietrzne zginęli więźniowie ewakuowani z obozu koncentracyjnego Neue Gamme. Wśród nich brat dziadka artystki, Marian Górkiewicz. Harasymowicz przeszukuje i interpretuje archiwa. Odkrywa i łączy rozproszone fragmenty tragicznej historii. Kolejne tropy otwierają nowe sposoby odczytywania materiału dowodowego i prowokują do zadawania dalszych pytań, w tym tego najważniejszego.
Co się właściwie wydarzyło 3 maja 1945 roku? Wystawa jest prezentowana w niewielkim prostokątnym pomieszczeniu. Sceny galerii są białe, podłoga betonowa, szara. Okno zasłonięte, całość oświetlona ostrym, jasnym światłem. Pomieszczenie jest surowe i sterylne, ale może przywodzić na myśl też piwniczne archiwa instytucji państwowych, w których panuje specyficzna atmosfera skupienia i tajemnicy. Miejsca, w których zapach kurzu miesza się z zapachem starego, pożółkłego papieru, a metaliczne dźwięki przesuwania szuflad wypełnionych archiwami z miękkim odgłosem przerzucania teczek z materiałami i dowodami. W przestrzeni galerii zaprezentowanych zostało 12 grafik wykonanych w technice sitodruku, archiwalne fotografie, kserokopie dokumentów, filmy i animacje. Każda z prac przybliża nas do poznania historii, która wydarzyła się w Zatoce Neustadt. Żadna z nich nie da nam jednak jednoznacznej odpowiedzi. Ale przyglądając się zaprezentowanym pracom, możemy przez chwilę poczuć się jak w archiwum. Spróbować połączyć poszczególne elementy. Zaczynamy od niewielkiej czarno-białej fotografii. Tej samej, którą opisywałam na początku naszej opowieści. Jest delikatnie podświetlona i zaprezentowana na pustej białej ścianie. Fotografia jest nieostra. Musimy się jej dokładnie przyjrzeć, aby dostrzec płonące statki. Niewiele na niej widzimy i niewiele o niej wiemy. I ta niepewność, a zarazem i tajemnica, towarzyszy nam przy oglądaniu kolejnych prac. Szlam to tytuł instalacji, która zawieszona została na sąsiedniej ścianie. Przed nami kilkanaście brunatno-szarych grafik. Na samym środku możemy dostrzec fragment Zatoki Neustadt, widzianej z satelity. Dookoła ziemiste grafiki o mięsistym i chropowatym nadruku. Patrząc na nie, nie jesteśmy pewni, co przedstawiają. Abstrakcyjne kształty mogą przypominać poruszany przez wiatr piasek. Obok film HN551. Złożony został z archiwaliów. Pojawiają się w nim ujęcia ukazujące bogate, eleganckie i pełne przepychu wnętrza statku. To kolejny zagadkowy element w tej historii. Z kolejnej pracy dowiadujemy się, czym zajmowali się więźniowie, którzy przetrzymywani byli w obozie koncentracyjnym Neue Gamme. Wśród więźniów był krewny artystki, Marian Gurkiewicz. Na wykonanej w ukryciu fotografii przedstawiającej wnętrze warsztatu w fabryce Messab widać więźniów, którzy przy pomocy szkieł powiększających i pęset konstruują mechanizm granatów i bomb. Kilku mężczyzn siedzi tyłem. Przygarbieni pracują przy biurkach. Jeden z nich ma twarz zwróconą w stronę fotografującego. Widzimy jego przeszywające spojrzenie. Obok na małym ekranie wyświetlona jest animacja o nieco tajemniczym charakterze. Utrzymana w czerni i bieli. Porusza problematykę mechaniczności widzenia. Jeden z rysunków przedstawia oko radaru, które dostrzega krajobraz, ale pomija detal. Pojawiają się też na ekranie kule. Nachodzą na siebie. Mogą przywodzić na myśl księżyc lub kule, które przepowiadają przyszłość. Następna praca także oscyluje wokół kwestii niewidzenia. Na dużej białej kartce papieru wypisane nazwy skumulowane zostały z prawej strony. Są nieczytelne, nałożone jedna na drugą, obraz zlewa się, nie jesteśmy w stanie nic odczytać. Okazuje się, że są to nazwy stopów metali wykorzystywanych przy produkcji niemieckich rakiet przeciwlotniczych. W końcu dochodzimy do szklanej gabloty. W niej umieszczone zostały kopie archiwalnych dokumentów. Jedne z wielu, do jakich dotarła artystka. Tuż za gablotą na niewielkim telewizorze prezentowany jest film, który został zmontowany z archiwalnych źródeł brytyjskiego Ministerstwa Informacji z lat 1943-1945. Jest to swojego rodzaju film-instruktaż, który pokazuje działania poprzedzające powietrzne ataki bombowe. Oglądanie map przez urządzenia optyczne, zdjęcia lotnicze, dzięki którym precyzyjnie ustala się cele ataku, ale także szacuje zniszczenie.
Wystawa jest misternie skonstruowanym śledztwem, wielopoziomową opowieścią o poszukiwaniu prawdy, w której jedne po drugiej odkrywamy kolejne warstwy. Każda z prezentowanych na wystawie prac jest wielowątkowa, skrywa prawdę historyczną oraz prywatną historię rodziny. Słowa Harasymowicz tak mówi o swoich motywacjach do stworzenia tego projektu. Jakby punktem wyjścia dla mnie było to, że chciałam się dowiedzieć czegoś, co było bardzo jakieś takie okryte mgłą, jednocześnie wyraźnie czułam, że to jest obecne. Dosłownie pamiętam bardzo dobrze, miałam kilkanaście lat i pamiętam dokładnie nawet pokój, w którym byłam, kiedy zadałam to pytanie, kim ten Marian był, usłyszałam to imię, kto to w ogóle był. Więc to jakby dowiadywanie się, to jest trochę dowiadywanie się też takie autobiograficzne, szczerze mówiąc. To jest też trochę budowanie mojej własnej historii. Jednocześnie jest to badanie historyczne, bo faktycznie ta historia jest bardzo mało znana i to, że zrobiłam kilka wystaw na jej temat i opowiadałam o niej, to cieszy mnie to, że rzeczywiście ta historia w tym momencie zostaje postawiona jakby na forum. Czyli to jest jakby upublicznienie tego, co miało zostać zapomniane. Zatoka wciąga odbiorcę. Zaprasza do odkrywania tego, co ukryte. Poszukiwania nowych poszlak i zaglądania pod powierzchnię. Jest niczym kryminał, od którego ciężko się oderwać. Poszukiwania prowadzone przez Harasymowicz pełne są niejasnych splotów i zaskakujących historii, dotyczących nie tylko osób, ale i przedmiotów. Ze zbombardowanego 3 maja 1945 roku okrętu Tilbeck, na którym zginął Marian Gurkiewicz, wydobyto ponad 800 ton mułu. Wśród rzeczy odkrytych na statku znalazła się łyżka, należąca do Mariana Gurkiewicza. Do tej części historii i wstrząsającego raportu z wyciągnięcia statku odwołuje się artystka w swojej instalacji Szlam. Na instalację składa się seria 11 sitodruków na papierze o różnych wymiarach. Grafiki przedstawiają Zatokę Neustadt, widzianą z satelity. Niektóre pokazują jej rzeczywisty obraz, inne zostały podane obróbce, cyfrowemu zbliżeniu. Harasymowicz powiększyła wybrany fragment zatoki. Następnie zwielokrotniła obraz. Ukazane z bliska fragmenty przybierają abstrakcyjne formy. Trudno rozpoznać, na co właściwie patrzymy. Mogą przypominać poruszany przez wiatr piasek, przybliżony fragment powierzchni Ziemi lub odległej planety. Gęsty, mięsisty, chropowaty nadruk sprawia wrażenie, jakby miał nas zassać do wnętrza. Jedynie na grafice znajdującej się pośrodku możemy dostrzec zatokę widzianą z lotu ptaka, gdzie wyraźnie odznacza się linia brzegu i wody. Prace zawieszone są bardzo blisko siebie. Niektóre z wydruków nachodzą na sąsiadujący obraz. Grafiki utrzymane są w ziemistej kolorystyce szarości, czerni i brązu. Kolory nawiązują do szlamu i mułu, którego ponad 800 ton wydobyto ze statku Tilbeck zbombardowanego w Zatoce Neustadt. Na jego pokładzie zginął Marian Gurkiewicz, krewny artystki. Wśród wielu niewiadomych, które pojawiają się wokół tajemniczej historii, jedną z nielicznych potwierdzonych informacji jest miejsce bombardowania. Harasymowicz odnajduje je na mapie i poddaje procesowi powiększenia i zwielokrotnienia. W ten sposób tworzy wyobrażeniową mapę. Uzupełnieniem instalacji jest film HN5515 z 2015 roku. Wideo trwa 4 minuty 55 sekund, wyświetlane jest tuż obok sitodruków. Jest to sekwencja obrazów, na które składają się źródła archiwalne i własne materiały artystki. W katastrofie w Zatoce Neustadt oprócz okrętu Tilbeck zatonął również ekskluzywny liniowiec, Kap Akrona. W 1943 roku zagrał on Titanica w propagandowym hitlerowskim filmie. W prezentowanym wideo artystka wykorzystuje fragmenty tego filmu. Wybrała kadry, które pokazują bogate i eleganckie wnętrze statku. Radośni i roześmieni aktorzy, pasażerowie liniowca, w groteskowy sposób kontrastują z tragiczną historią wydarzeń maja 1945 roku. Ta opowieść i zbudowana wokół niej wystawa ma swój początek w tragicznych wydarzeniach, które rozegrały się 3 maja 1945 roku w Zatoce Neustadt. Ale zdaje się nie mieć końca. Z roku na rok przybywa materiałów dowodowych. Znajdują się osoby, które były świadkami lub mogą dopowiedzieć fragment tej historii.
Praca nad projektem Zatoka ciągle trwa, a Sława Harasymowicz planuje dalsze badania oraz artystyczne działania.